Dobry wieczór Państwu, witamy w programie telewizyjnym Nowego Dziennika. Dzisiaj wieczór przed bardzo ważną rocznicą ważnego wydarzenia w historii Polski, czyli Powstania Warszawskiego. Porozmawiamy z panem Eugeniuszem Starkim, reżyserem filmu pod tytułem Honor Miasta, poświęconego właśnie temu tematowi. Serdecznie witamy w naszym programie. Witam Państwa. Pana film już był projektowany w Metropolii Nowojorskiej, między innymi w ubiegły wtorek w Instytucie Piłsudskiego. Jutro też będziemy mieć okazję obejrzeć go podczas oficjalnych obchodów 71. rocznicy Powstania Warszawskiego na Maspet. Proszę powiedzieć, jak film został odebrany właśnie w Instytucie Piłsudskiego? No więc był to tak, powiedzmy, jakiś przedpremierowy pokaz. Dla mnie, jako dla artysty, oczywiście bardzo to no jest ważne to przeżycie, jak publiczność to odbierze, bo ja to oczywiście, siedząc kilka lat pracując nad tym filmem, mam nieco inne spojrzenie, ale po reakcji widzów wczoraj, bo czułem tą reakcję w powietrzu, no widziałem, że ten film dotarł. Dzisiaj pani dyrektor Instytutu Piłsudskiego zadzwoniła, powiedziała, że ludzie byli pod wielkim wrażeniem i że film się po prostu podoba. To jest wielka radość. A jeszcze chyba największym świadectwem na temat filmu jest reakcja powstańców, którzy też mieli okazję zobaczyć ten film. No właśnie, właśnie na sali była jedna pani Wanda Lorenz, sanitariuszka, która... Którą zresztą możemy zobaczyć również w filmie. Możemy ją zobaczyć w tym filmie, zresztą bardzo pięknie tam wypadła i ona pierwsza wstała i powiedziała, że to jest najlepszy film o powstaniu, jaki kiedykolwiek widziała. No to było dla mnie jakieś wielkie wyróżnienie. A może pokażmy widzom fragment pana filmu Honor Miasta. Proszę powiedzieć, co to będzie za fragment i co na nim zobaczymy. A tą inscenizację nakręciłem w zasadzie dla siebie jako widz, jeden z widz na ulicach Warszawy. Było to dla mnie jakimś wielkim szokiem, bo po raz pierwszy widziałem taką inscenizację na samych ulicach Warszawy. I kiedy pomyślałem, że warto by ten film zmontować, zrobić z tego jakiś mały filmik, muszę przyznać, że byłem pod niesamowitym wrażeniem akcji tych ludzi. To wszystko wyglądało tak naprawdę spontanicznie, ale tak głęboko prawdziwie, że no, po prostu ten film mnie może bardziej poruszył niż sam film Honor Miasta. I inscenizacja rozpoczyna cały film. Inscenizacja jest tak, 7-minutowy, jest wstępem do tego filmu Honor Miasta. A przejdźmy teraz do samego filmu. No, kontekst to jest jak gdyby tutaj podstawowe słowo. Dlaczego? Bo kontekst, on pokazuje jak rangę tego powstania w ówczesnych wydarzeniach roku 1944. Dlatego, że chcę ten film skierować dla widzów światowych, żeby oni wiedzieli, gdzie umiejscowić to powstanie, co się działo w tym czasie. Wiadomo, lądowanie w Normandii, ofensywa ze wschodu i tu wybuchają te powstania. Bo ten film wspomina o dwóch dodatkowych powstaniach, o powstaniu w Paryżu i o powstaniu w Pradze. Wszędzie, w tych trzech miastach, a trzeba pamiętać, że Warszawa i Paryż dla Hitlera były tą główną zdobyczą wojenną. I teraz to, że te powstania wybuchły w Warszawie, w Paryżu, to Hitler wpadł w niesamowitą wściekłość. On wydał rozkaz zburzenia Warszawy, ale również Paryża. I cały Paryż był podminowany, mosty, wszystkie były zaminowane, wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, wszystkie główne zabytki Paryża miały być wysadzone w powietrze. I mosty miały być tak wysadzone, że Paryż byłby zalany. Więc mówiąc teraz, że to dzięki powstańcom Warszawa została zburzona, jest totalnym idiotyzmem. Hitler był szaleńcem i on chciał burzyć te wszystkie miasta. Nawet sam Berlin miał być zredukowany do małego miasteczka. I mówiąc o obłędzie, bo ktoś to nazwał obłędem powstanie, to obłędem właśnie były decyzje Hitlera, były bombardowania miast,
To jest właściwie obłęd 44. Jednym ze stwierdzeń, które pada w filmie, to powstanie i jego bohaterowie stanowiły inspirację dla tych, którzy walczyli z komunizmem i tak naprawdę II wojna światowa skończyła się dopiero w 1989 roku. Tak, to profesor Norman Davis użył tego określenia, ale jeszcze trzeba wrócić do innego zdania profesora Normana Davisa, który powiedział: historię własną pokazujcie w kontekście innych wydarzeń, wtedy ci widzowie zrozumieją, że to jest częścią alianckiej wojny przeciwko Hitlerowi. No i taki był właśnie tutaj cel, właśnie, żeby to pokazać w tym kontekście. A proszę powiedzieć, dlaczego honor miasta? Dlaczego taki tytuł? A honor miasta to mówi wszystko samo za siebie. To jedno słowo, honor miasta, mówi wszystko. Powstańcy walczyli o honor swojego miasta i ja jestem absolutnie, absolutnie pełen podziwu dla brawury, dla odwagi, dla patriotyzmu tych ludzi, bo to byli absolutnie wspaniali ludzie. Widzimy powstałe seriale Czas honoru. Mówimy ciągle o jednym słowie, o honorze, bo tu walczyliśmy o honor. Honor miasta, które przeżyło tyle. Warszawa przeszła 5 lat koszmarnej okupacji i ci ludzie pragnęli, tęsknili do tego momentu tej wolności, zobaczenia biało-czerwonej flagi. I o to oni walczyli. Dlatego honor miasta. A jakie znaczenie Powstanie Warszawskie miało na późniejsze dzieje Polski czy Europy? Ja w tym filmie jak gdyby nie dywaguję, bo są różne teorie, co mogło być, co. Ja jak gdyby chciałbym się skupić na innym aspekcie, na aspekcie tego, że siły powstańców i Niemców, którzy byli profesjonalistami, zresztą nawet oddziały bandytów, die Lewangera, rosyjska Rona, oni, ci powstańcy uzbrojeni w pistolety, w karabiny, walczą z tymi oddziałami profesjonalnymi SS, którzy są wyposażeni w czołgi, samoloty, rakiety i siły liczbowe są takie same. Jak to się stało, że ta walka była równa? Więc jak to jest tą fascynacją dla mnie, jak ci ludzie, ci warszawiacy, jakich używali forteli, żeby z tymi Niemcami walczyć. I trzeba zobaczyć efekt końcowy. Jest scena, gdzie powstańcy składają broń, ale wcale nie dlatego, że przegrali, tylko dlatego, że niestety no, Zachód miał 9 miesięcy, alianci, na to, żeby pomóc i nie zrobili tego. I tu jest pewien obłęd i tu jest cała wina czyja aliantów, że nie pomogli. Mogli pomóc alianci w Paryżu, mogli pomóc w Pradze, a dlaczego nie pomogli w Warszawie? Oglądając ten film, trudno nie zadać pytania, dlaczego zainteresował się Pan i to tak bardzo dogłębnie właśnie historią Powstania Warszawskiego? No jest to trochę sprawa osobista. Moja mama była deportowana, cała wioska była przez Niemców deportowana do Warszawy. W Warszawie poznała narzeczonego, który był inżynierem. Niestety została wysłana na roboty do Niemiec, a jej narzeczony zginął w Powstaniu Warszawskim. Co jest jeszcze ciekawe, że urodziłem się oczywiście po wojnie, ale na ulicy Powstańców Warszawskich. Także musiał Pan zrobić potem film o Powstaniu Warszawskim. No to nie tylko to, ale to jest tak fascynująca historia, tak piękna historia, że ja jako filmowiec, no jakbym tego nie zrobił, to nie byłbym filmowcem chyba. Bardzo ciekawe w tym filmie jest to, że on składa się właściwie z takich trzech bardzo ważnych elementów. To są nagrania archiwalne, które wiele nas uczą, bardzo cenna narracja, która widzowi nakreśla kontekst oraz wypowiedzi bardzo ważnych osób, między innymi historyków takich jak Normana Davisa, o którym Pan wspomniał, Marka Chodakiewicza, powstańców,
w tym pan Jan Murjankowski, Julian Kulski, sanitariuszka Wanda Lorenz, mieszkająca tutaj w nowojorskiej metropolii, ale także Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński i niemiecki żołnierz, który brał udział w powstaniu, ale po tej drugiej stronie. Tak, no zawsze mnie fascynowały te wypowiedzi z drugiej strony, bo powiedzmy, ci powstańcy, którzy walczyli gdzieś tam w okopach, oni nie widzieli tych okropności, które się działy z drugiej strony, które wykonywali Niemcy. I na przykład ten Niemiec, żołnierz niemiecki, on był z tych oddziałów, którzy wysadzali te drzwi i wtedy Dillewangerowcy szturmowali. On opowiada na przykład tej szkole, tu jest tablica, że zginęło 300 dzieci. A on mówi, ja widziałem, jak oni zamordowali 500 dzieci. To jest absolutnie bezcenna rzecz, bo kto z tych zamordowanych może coś dzisiaj powiedzieć? Dlatego użyłem tego Niemca. Jego wypowiedzi są wręcz... Mamy z dwóch stron absolutnie. Wypowiedzi. Również wypowiedź pana Jana Murajankowskiego, który był w organizacji TOD i pracował dla Podziemia i który był świadkiem tego, że Niemcy mieli zamiar się poddać. Gdyby tylko powstańcy przecięli linie telegraficzne, oni by się poddali. Także to wszystko mogło się inaczej skończyć. Ta wersja filmu, którą mamy okazję teraz oglądać, to jest taka najnowsza wersja. Pierwowzorem Honoru Miasta była wersja angielska, wyprodukowana dzięki wsparciu Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej w Miami i przeznaczona dla Amerykanów. Tak, to było tylko i wyłącznie przeznaczone dla Amerykanów. Kilka tysięcy kaset zostało wysłanych na uniwersytety. Ja zrobiłem kilka pokazów dzięki oczywiście Instytutowi Kultury z Miami, między innymi na Uniwersytecie w Virginii. To było bardzo wielkie wydarzenie i muszę powiedzieć, że Amerykanie absolutnie wspaniale przyjęli ten film. W ogóle dla nich jest to absolutnie wielkie przeżycie i może nawet często bardziej głęboko odbierają ten film niż sami Polacy. No, oczywiście muszę dodać, że ten film, ponieważ ja zrobiłem go tylko dla uniwersytetów, nie mogłem go pokazywać już w telewizjach, ale główne telewizje amerykańskie, CBS, CNN, History Channel, Discovery Channel, skontaktowały się ze mną i dałem im bardzo dużo różnych informacji i zrobili podobne filmy. I dzięki temu miliony ludzi na całym świecie dowiedziało się, co to jest powstanie warszawskie. Oni przedtem myśleli, że to powstanie w getcie warszawskim, dlatego to było tak ważne dla mnie. Dla mnie to było też... Taki pośredni ogromny sukces pana pracy. Czyli film widzieli Amerykanie, oglądają Polacy, bo poprzednie wersje były też pokazywane w telewizji polskiej. A co dalej z filmem? A właśnie, czeka go chyba światowa trasa. Ale moim głównym celem jest pokazanie tego filmu i podobny wywiad w telewizji niemieckiej. To jest jak gdyby moja odpowiedź na niemiecki serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Który tutaj dużo szumu negatywnego. Bardzo, bardzo, tak. I trzeba pokazać trochę prawdy tym Niemcom. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że plan się uda. I prawdziwa historia Powstania Warszawskiego ujrzy światło dzienne na forum światowym. A tymczasem przypominamy, że jutro na Maspet w parafii Świętego Krzyża o godzinie 1 rozpoczynają się oficjalne nowojorskie obchody 71. rocznicy Powstania Warszawskiego. W programie m.in. projekcja filmu Honor Miasta pana Eugeniusza Starkiego, który był dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.